Mówiliśmy mu, że odpowie za to. Ale poszedł na rympał. Po tygodniu, kiedy już się zorientował, że poszedł na rympał, doszedł do wniosku, że musi coś innego zrobić. Więc dojdzie do wniosku, że będzie likwidował media publiczne. Czyli doszedł do wniosku, że Radio Olsztyn, Telewizja Polska będą zlikwidowane. Sprzedany majątek, zwolnieni dziennikarze, bo na tym polega likwidacja. I doszli do wniosku, że podejmą uchwałę o likwidacji tych właśnie mediów. W tym momencie, szanowni państwo, ludzie, którzy szukali informacji, znaleźli ją właśnie w telewizji Republika, znaleźli ją w Polsce, znaleźli ją również w telewizji Trwam. Widać, jak oglądalność telewizji polskiej poleciała na łeb na szyję, jak został wyłączony przez jakiś czas sygnał. Też trzeba policzyć straty. My na komisji sejmowej wstępnym kalkulacji mieliśmy, że to jest ponad 100 milionów złotych. 100 milionów złotych. Sienkiewicz za to zapłaci. Odpowie za to. I szanowni państwo, bo polityk odpowiada politycznie, wiadomo, przed państwem, obywatelami, przed Trybunałem Stanu, ale także odpowiada karnie, jeżeli złamał prawo. A już wiemy dzisiaj doskonale, że i w jednym przypadku, i w drugim przypadku Sienkiewicz złamał prawo. Ale oni poszli dalej, idą dalej. Pan minister Bodnar, który był taki piękny, europejski, Gazeta Wyborcza się nad nim rozpływała, jaki on fantastyczny. Jest pani redaktor, więc się uśmiecham do pani redaktor z Gazety Wyborczej i mówię, no gazeta tak pisała, Rzecznik Praw Obywatelskich, jaki on był wspaniały, europejski. A co zrobił? A co zrobił pan minister Bodnar? Również poszedł na rympał. Osoby, które nie są związane z Prawem i Sprawiedliwością, mówią wprost, nie można podejmować decyzji, które miały na celu usunięcie prokuratora krajowego. Przepis, który obowiązuje do dziś, nie ma charakteru epizodycznego. Epizodyczna to jest uczciwość Platformy Obywatelskiej, ale nie ten przepis. Nie można powołać dublera na to stanowisko, ponieważ jest pan prokurator Barski. Co oni zrobili? Szanowni państwo, oni działają w interesie pewnych grup. Odpowiedzmy sobie, w jakim interesie jakiej grupy jest to, żeby zdemolować prokuraturę. Nie wiem, czy państwo wiecie, ja jestem radcą prawnym i w wielu sprawach uczestniczyłem, prowadząc je i wiem o tym, że jest coś takiego w prawie, jak niewłaściwe obsadzenie danego organu. Oni, doprowadzając do tego, że jest podważany prokurator krajowy, również podważają jego decyzję. Teraz zadajmy sobie pytanie, w czyim interesie to jest, żeby decyzje były podważane? Ilu przestępców będzie się cieszyło z tego powodu, że Bodnar wprowadził rozgardiasz w prokuraturze krajowej? Jest z nami Marcin Kaźmierczyk. Marcin jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w tym zakresie. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. No i szczerze powiedziawszy, po 89 roku nigdy nie było takiej sytuacji. Bardziej to przypomina standardy z jakiegoś Bantustanu niż z demokratycznego państwa w sercu Europy. Ale Bodnar mówi, idę dalej. Podejmuje kolejne decyzje. Dziś wiemy o tym, że w sposób siłowy chce zdobyć prokuraturę krajową. A zastępcy prokuratora generalnego, którzy są w prokuraturze generalnej od często 15-20 lat, jak pan prokurator Hernand, który ma doświadczenia tyle, że Bodnar powinien wziąć notatnik, długopis, usiąść naprzeciwko niego i powiedzieć, mistrzu, powiedz mi, jak mam działać. Powiedział do niego, panie prokuratorze generalny, panie mistrze, z całym szacunkiem, działa pan kontra lege, czyli sprzecznie z prawem i te działania są bezprawne. To co zrobił Bodnar? Wniósł do postępowania dyscyplinarnego, jak chce mu zrobić za to. No to świadczy o małości tego człowieka. O tym, że ten idol Gazety Wyborczej, który był tym rzecznikiem praw obywatelskich, stał się tym, który jest politycznie wykorzystywany, ale on się daje wykorzystywać, przez Tuska. Bo są dwie kategorie osób u Tuska. Jest Gierwiński z Sienkiewiczem, którzy są w stanie zrobić wszystko, co Tusk powie. Jak Tusk powie, stańcie na głowie, zaklaszcie stopami, oni to zrobią. Gierwiński będzie miał trochę większe problemy. Sienkiewicz, no to wiadomo, w zależności w jakiej będzie dyspozycji. Ale Hołownia czy Bodnar
są osobami, które są amatorami w polityce. I Tusk ich rozgrywa. I zostawi ich. I oni wiedzą, nie wiem, czy wiedzą, ale poniosą za to odpowiedzialność. Poniosą odpowiedzialność za bezprawne działania. I także, szanowni państwo, jak tu jesteśmy, chciałbym wam bardzo podziękować, bo jak tu jesteśmy, stoimy tutaj, protestujemy dla Polski, z miłości dla Polski, z miłości dla ojczyzny, ale tego, co chcemy także pozostawić naszym wnukom, dzieciom. To jest coś, co jest najważniejsze dla nas, Polska. Oni już teraz podejmują decyzje, które z racją stanu nie mają już mało znaczenia, do czynienia. Jeżeli słyszymy, już rakiem wycofują się z inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny, inwestycji bardzo ważnej, bym powiedział oczekiwanej przez biznes, przez to, żebyśmy nie wydawali pieniędzy na lotniskach w Frankfurcie, czy w Wiedniu, czy w Berlinie. Mówię oczywiście o wydawaniu tych pieniędzy w postaci cargo, bo na tym są prawdziwe pieniądze. No to pan pełnomocnik rządu, pan Lasek, który nie ma bladego pojęcia o tej inwestycji, a wszyscy pamiętamy pana Laska z innej działalności, jak najgorzej pamiętamy, to widzimy, że oni się już rakiem wycofują z tej inwestycji, która jest dobra dla polskiego biznesu, dobra dla rozwoju Polski, ale nie dobra dla biznesu niemieckiego, gospodarki niemieckiej. To samo dotyczy, szanowni państwo, z budową elektrowni atomowych. Energia atomowa jest niezbędna dla naszego miksu energetycznego. Jeżeli chcemy mieć tanią, czysto, niskoemisyjną energię, energia atomowa musi być w tym miksie. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości nadgonił te 8 lat zaniedbań czasów Tuska i Kopacz. Doprowadziliśmy do tego, że te projekty naprawdę są bardzo zaawansowane. I co robi Tusk i jego współpracownicy? Już podejmują decyzję, już pani wojewoda pomorska mówi o tym, trzeba może zmienić decyzję lokalizacyjną, 5 lat w plecy. O co wtedy? Szanowni państwo, co się stanie? No będzie nam brakowało energii. Co się stanie? Co będzie trzeba zrobić? No będzie trzeba energię elektryczną kupować. A skąd ją kupimy? Dokładnie. A największym eksporterem energii elektrycznej jest oczywiście gospodarka niemiecka. Będzie to nie w naszym interesie, tylko w interesie niemieckim. No już chyba, że dojdą do wniosku, że będą resetowali relacje z Rosją, mają w tym doświadczenie i wtedy będą rozmawiali o tym, żeby importować energię elektryczną z, nie wiem, obwodu Królewieckiego. Na dokumentach, które zostały upowiesione przez pana profesora Cęckiewicza, ja zwróciłem taką jedną uwagę, jest tam notatka taka przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych, notatka, z której wynika, że rząd Tuska rozważał, żebyśmy importowali energię z Kalinicy Królewca, z elektrowni, z tej bałtyckiej elektrowni jądrowej. No szanowni państwo, no takie oni mają myślenie. Takie oni mają myślenie. Jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy byli silnym, dumnym państwem w Unii Europejskiej, w Europie. Bo ja powiem tak, ja się zgadzam. Ja mam także wiele wątpliwości do tego, co się dzieje również w Unii Europejskiej. Ale ja myślę, że jakby Schuman żył, to by się złapał za głowę. A teraz to się przewraca w grobie, jak ogląda, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ale będąc w Europie, bo jesteśmy w Europie. Nikt nam nie powie, że my nie jesteśmy w Europie. Jesteśmy w Europie. Zawsze byliśmy. Dosłownie, brawo. Brawo dla pana, który powiedział. Zawsze byliśmy i zawsze będziemy. I zawsze będziemy. Polska jest w sercu Europy. I teraz, szanowni państwo, te działania, które są przez nas podejmowane, jak tu jesteśmy, no to jest dopiero początek. Początek drogi. I liczę na państwa, ale także wiem, że państwo jesteście zdeterminowani, że kochacie Polskę, że jesteście patriotami i dziękuję wam bardzo za to. Naprawdę wam bardzo dziękuję za to, a tylko wytrwałość, tylko determinacja jest szansą do tego, a jestem przekonany, że prędzej niż później do tego, żeby ten zły rząd, rząd koalicji 13 grudnia przeszedł do historii. On przejdzie do historii, a ci, którzy teraz podejmują bezprawne działania, odpowiedzieli. Już ta buta, arogancja, chamstwo, które oni reprezentują ze sobą, zraża Polaków. Już Polacy wiedzą, że trzecia droga
prowadzi do gabinetu Donalda Tuska. Pamiętacie Państwo z lekcji historii, w 1947 były takie wybory do Sejmu Ustawodawczego, gdzie niektórzy mówili, i później się taki wierszyk zrodził, że wyborcza urna jest jak szkatułka. Głosujesz na Mikołajczyka, wyskakuje Gomułka. I tak jest teraz. Głosowałeś na Kosiniaka, głosowałeś na Hołownię, a ci wyskakuje Sienkiewicz, Sikorski, Tusk. Bodnar. Nie no, Bodnar był wtedy, wyborcza pisała piękny europejski, więc może ktoś oczekiwał, ale rzeczywistości, szanowni państwo, tak to wygląda. I od nas zależy, żebyśmy przekonywali Polaków, dbali o to, żebyśmy przekonywali Polaków o tym, że w Polsce jeszcze będzie dobrze, że wrócimy na te właściwe tory. Wrócimy do tego, że jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek. Że doprowadziliśmy wspólnie do tego, jako Polacy, jako przedsiębiorczy naród, do tego, że jesteśmy jedną z 20 największych gospodarek. A to, że my podejmowaliśmy te działania jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego zaszczyt miałem być członkiem przez 4 lata jako wiceminister, ja z dumą na to patrzę. Z dumą patrzę na inwestycje związane z przekopem Mierzei Wiślanej. Z dumą patrzę na te miliardy, które trafiały do naszych małych ojczyzn. Do tego, że zmienialiśmy rzeczywistość. Do tego, że udawało się pozyskiwać środki, które do tej pory były niemożliwe do pozyskania. W Elblągu dzięki właśnie projektom rządowym udało się wyremontować przedszkole. Uda się, mam nadzieję, wyremontować przedszkole numer 8. Udało mi się wybudować nowy stadion na Elblągu, gdyby prezydent chciał. Ale nie chciał. Portu też nie chciał. I to jest, szanowni państwo, to jest to, że my naprawdę wiemy, jak zarządzać Polską. Wspólnie, jako wspólnota, wspaniała wspólnota. Ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy nie mają tylko, jak potrzeba, serduszka tutaj przyczepionego, bo musieli się przyczepić, bo tak PR-owcy powiedzieli, że te flagi unijne, czy tam niemieckie, czy tęczowe, to nie są do końca dobre. To tu doszedł do wniosku, że on teraz będzie największym patriotą, tak? Że zaraz powie, Angela Merkel? Jaka Angela Merkel? Nie znam żadnej Angeli Merkel. Tusk jest skłonny wszystko powiedzieć. Dokładnie. Pamiętajcie państwo doskonale 100 konkretów. Z tych 100 konkretów nic nie pozostało. Na 40 dni minęło. 40 dni minęło, kiedy ten rząd istnieje. Oni chyba jeden konkret spełnili. Dziś była konferencja prasowa, rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, co się stało z podwyżkami dla nauczycieli. Szanowni państwo, wielka mistyfikacja, wielkie kłamstwo. Trzeba o tym mówić. Łapać ich za to kłamstwo. Trzymać i mówić, jesteście kłamczuchami, nie dotrzymujecie słowa. Miało być 1500 zł do podstawy netto? Tak. Miało być? Miało być. Nie ma. Miało być 30% podwyżki dla nauczycieli? Nie ma. Bo nie ma. A są podwyżki, tylko w znacznej mierze one zostały zabezpieczone i przygotowane przez pana profesora Przemysława Czarnka od 12 do 20%. To jest zasługa pana ministra Czarnka. Wczoraj czy przedwczoraj wychodzi Kosiniak-Kamysz, który gdzieś tam zniknął i mówił o podwyżkach dla służb mundurowych. Zapomniał o tym dodać, że to zostało przygotowane przez pana premiera Mariusza Błaszczaka. No to kłamczuchy. No niestety to są kłamczuchy. I trzeba ich na tych kłamstwach łapać. Trzeba być aktywny. Zachęcam państwa do aktywności osobistej, do tego zaangażowania, ale również w social mediach. Zbliżają się również w najbliższym czasie wybory samorządowe. Zachęcam państwa do aktywności, do również startowania. Są tu z nami osoby, które są w władzach samorządowych. To już osłabiony Marcin Kazimierczuk, którym już trzeci raz mówię, jest radnym sejmiku. Szanowni państwo, naprawdę to, żebyśmy zmienili tą rzeczywistość, jest w naszych rękach. I tylko tak jak Paweł powiedział, siła, ale nie w rozumieniu takiej pałki, jak to ma Sienkiewicz w zwyczaju, czy Bodnar. To musi być batuta. My wszyscy razem i na pewno damy radę. Już wiele razy dawaliśmy radę. Wiele razy dawaliśmy radę. Różnych rzeczach, które blokują. Jedną z rzeczy, które blokują, jest port w Elblągu. Proszę państwa, jedyny
hipotetyczny póki co polski port na po wschodniej stronie Wisły, po tej samej stronie Wisły, po której jest przesmyk suwalski. A mosty na Dolnej Wiśle mają dobrze ponad kilometr długości. Po prostu nie wolno mieć czym strzelać do ruskich w ich mniemaniu. Natomiast do tego, co mówił pan poseł na koniec. Zobaczcie, bo to jest pan kolega z Solidarności zwrócił mi uwagę na to, co jest napisane na pomniku. Wy tu mieszkacie, w związku z tym często nie czytacie tego, co jest na nim napisane i on to tak przechodzicie. Tu jest napisane ofiarą grudnia 1970 roku w hołdzie robotniczej dumie, godności i woli. My mamy tę wolę. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Przecież robotnicy w 70 roku mieli znacznie mniejsze możliwości i znacznie mniej wolności i możliwości niż mamy teraz. I byli znacznie biedniejsi i bardziej głodni. Natomiast mieli wolę. I to jest to, co funduje to nasze pospolite ruszenie. Mamy tę wolę, tak jak oni wtedy mieli, tyle że nasze zwycięstwo przyjdzie znakomicie szybciej. Brawo. I będzie, mam nadzieję, mniej okupione krwią. Tak, dziękuję serdecznie za te słowa pana posła i pana Pawła. Szanowni Państwo, to zwycięstwo, tak jak pan Paweł mówił, przez Maryję. Przez Maryję, przez Różaniec, to są piękne słowa i bardzo ważne dla Polaków. Jasna Góra Zwycięstwa, pamiętajmy o tym. Nie Ciemnogród wcale, odwrotnie. Jasna Góra Zwycięstwa. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, dwa dni temu obchodziliśmy 161. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Był tam człowiek wyjątkowy. Ostatni, taki nieformalny, ale bardzo ważny dyktator tego powstania, Romuald Traugut, generał Romuald Traugut. Wielka postać, piękny człowiek, ma być wyniesiony na ołtarze, ale co on takiego zrobił? Właśnie z pełną determinacją wspierał powstańców, mimo że zaborca rosyjski, carski niszczył powstańców, i to młodych ludzi często. Branka, ogromna branka młodych Polaków, a później właśnie wybuch powstania. I powstania, w którym uczestniczyło ponad 200 tysięcy Polaków, nie tylko Polaków, bo tam były i Litwini, i inne narodowości. Szanowni Państwo, Romuald Traugut zginął na stokach Cytadeli, został stracony, nie zdradził oczywiście swoich towarzyszy. Zachował się jak trzeba. My wiemy, jak się zachowują, jak Inka się zachowała, jak rotmistrz Pilecki, jak wspaniali nasi Polacy. Nie możemy doprowadzić, szanowni Państwo, do tego, żeby lewactwo wlazło do naszych szkół. Ale musimy dlatego z tym walczyć i protestować. Jesteśmy gotowi! Elbląg gotowy! Elbląg gotowy! Elbląg gotowy! Elbląg gotowy! Elbląg gotowy! Elbląg gotowy! Szanowni Państwo, szanowni Państwo, jeszcze jedno słowo o porcie elbląskim, bo tutaj padło i ze ust pana posła i pana Pawła. Port morski w Elblągu. Za tych rządów tutaj, w Elblągu, niestety ma być ciągle małym miejskim porcikiem samorządowym, który nie będzie się rozwijał. Takie są w tej chwili rozmowy toczą z ministerstwem. To jest niedopuszczalne, proszę Państwa. Ten port i przekop Mierzei otwiera tutaj ogromne możliwości dla całego regionu i dla naszego miasta Elbląga. Też nie można do tego dopuścić. W wyborach samorządowych musimy mocno postawić na rozwój portu morskiego, który ma być portem o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Czwarty port w Polsce. Ale po co, jak Ruscy mają? Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym. W imieniu pana posła, w imieniu wszystkich organizatorów. Dziękuję serdecznie za liczne przybycie. Dziękuję mediom, jednak mediów mamy sporo tutaj. Dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, dziękujemy też policji, bo poprosiłem policję, żeby pilnowała bezpieczeństwa, żeby nic nie było tu prowokacji, żeby bezpiecznie przebiegał nas protest.
Jest policja z nami i będzie nas wspierać, myślę, że też. Mimo tej koalicji 13 grudnia. Ruda wrona! Orła nie pokona! 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 Szanowni Państwo! Orła nie pokona! Szanowni Państwo, to początek tej wielkiej drogi do odzyskania pełnej wolności, wolności słowa, wolności bezpieczeństwa, wolności Polaków. I ta wolność trzeba będzie znowu śpiewać, proszę Państwa, racz nam wrócić, Panie. I zaśpiewajmy na koniec Boże coś polskie. Bardzo proszę. Boże coś polskie, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Tu jest Polska! 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 Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Republika! 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 Jest początkiem naszej drogi do wolności. Dziękujemy serdecznie. Rasipy! Rasmote! Czerwono! Hołotę! Raz sierpem! Raz młotem! Furtońco! Hołotę! Raz sierpem! Raz młotem! Furtońco! Hołotę! Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia! Dziękujemy serdecznie! Dziękujemy! Proszę o spokojne rozejście się do domu! Dziękujemy serdecznie! Dziękujemy!